Podchodziliśmy z założeniem, aby zdobyć te 3 punkty i wywalczyć. No mówię, tak się stało, jesteśmy z tego zwycięstwa bardzo zadowoleni. No i myślę, że te wcześniejsze 2 mecze powinny się tak samo zakończyć jak ten dzisiejszy. Nie, mówię, nie miałem żadnych obaw, nie bałem się tego meczu. Powiedziałem, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu, jak i do całego sezonu. Pokazaliśmy w tych wcześniejszych meczach, że potrafimy grać bardzo dobrze w piłkę. No i widzicie, to udowodniliśmy. Także nie było żadnego stresu ani żadnych obaw. Tak, na pewno, mówię, każdy debiut, prawda, przed swoją publicznością jest ważny. Mówię, ja się mogę tylko z tego cieszyć, że ten wynik był tak okazały. Nie fakt, że mówię, po meczu z Kazachstanem mieliśmy głowy spuszczone, prawda, i to mocno. My siedzieliśmy długo w szatni z głowami opuszczonymi między kolanami, ale mówię, to zwycięstwo, mówię, pozwoli, żeby psychicznie, mówię, odsapnąć i odpocząć, prawda, i zapomnieć o tym meczu w Kazachstanie. Naprawdę, mówię, to dla mnie nie ma znaczenia, czy w środku, czy na boku. Ważne dla mnie jest przede wszystkim, żeby grać w tej pierwszej 11, żeby się rozwijać i mówię, tylko moja dobra postawa na treningach, na meczach może mi to zagwarantować, żebym wychodził w pierwszym składzie. Tak, dokładnie mówię, tak jak ja wcześniej powiedziałem, że te wcześniejsze mecze, czy z Lechią, czy z Polonią Bytą, powinny się tak samo skończyć, jak ten mecz dzisiejszy. Mówię, no i mówię, wyciągnęliśmy, można powiedzieć tak, że wyciągnęliśmy wnioski, no i mówię, ten mecz zakończy naszą wysoko wydaną. Czy ja wiem, mówię, atmosfera w szatni, w przerwie była naprawdę bojowa. Chcieliśmy, fakt, że mieliśmy mecz ustawiony, ale chcieliśmy jeszcze strzelać bramki dalej. I myślę, że to było widać na boisku, że dążyliśmy do tego, żeby ten wynik był jak największy. No mówię, było na pewno spokojnie, ale z drugiej strony, mówię, chcieliśmy wyjść na te 45 minut i w dalszym ciągu grać to, co graliśmy w pierwszej połowie. Nie patrzeć, czy jest 3-0, tylko mówię, gdy nadarzyła się okazja bramkowa, to chcieliśmy wykorzystać, żeby ten wynik był jeszcze większy. A mówię, ogólnie atmosfera była bojowa w przerwie, także wychodziliśmy na boisko z nastawieniem, żeby strzelić jeszcze więcej bramek. Tak, pamiętam, dość szczególny, bo dostałem czerwoną kartę, dostał kartę Jarek Lato i daliśmy w 9. I po bramkach chyba Sławka Nazaruka i Marcina Wasilewskiego wydaliśmy w Lubinie taki dość ważny mecz. No więc na pewno pamiętam ten mecz. No na pewno sądzę, że tutaj Odra po zwycięstwie 2-0 nagle nie myślała, że na stojąco we Wrocławiu wygramy. Na pewno postawiliśmy im bardzo trudne warunki, zagraliśmy szybką, dynamiczną piłkę, szczególnie boki nasze bardzo dobrze funkcjonowały i sądzę, że naszą determinacją i zaangażowaniem w ten mecz przewyższaliśmy zdecydowanie zespół z Bolesławia. Nie no, to tylko cieszy. Wiadomo, że przychodzą tutaj, żeby zobaczyć bramki i sądzę, że przychodzą nieszczęścia tych bramek mogą być więcej. No tego byśmy chyba sobie wszyscy życzyli.